Witam, tutaj Ibiś, a to jest Random Play. Wiem, nie spodziewaliście się Random Playa pewnie teraz. Znaczy, spodziewaliście się, że będzie Random Play, ale spodziewaliście się Minimetro. A jest... Patapon. Teraz nie wiem, czy jeden, czy dwa, czy trzy zagrać. A co tam, zagramy w jeden, dawno nie grałem w jedynkę. A ja to... Będą pasy po bokach, ale ja później je usunę. Ale te napisy są cienkie? No bo wiecie, teraz gram w trójkę, nie? I tam napisy są grubaśne. A to są takie... Nie no, dziwnie się gra, dziwnie. Inaczej trochę. Dobra, zagramy moją jedną z ulubionych map. Ojej, moja armia. Moja piękna armia. A tutaj jest strasznie powoli. Moje ulubione Juju se wezmę. I czemu nie? Ej. Aha, bo tu się nie naciska przeszkółka. A i nic takiego. Tylko się start naciska i już. Nie naciska się. Tak, jestem gotów. Te dźwięki są dziwne. Ale zaraz złapię rytm. Mam nadzieję. Już zaczynam łapać. Dobra, ale teraz już złapałem rytm, więc... Najpierw złapię rytm, a potem zaczniemy walkę. Bo jak nie złapię rytmu, to będzie źle. Bo w trójce jest inaczej trochę niż w jedynce. Lepiej jest. Bez nadzieja. I nawalamy. A, bo ja nie wziąłem tateponów żadnych i dlatego mój Jarikon umarł. Ale tym razem zrobię troszkę inaczej, bo zamiast tych tutaj panów wezmę tych panów, którzy nie pamiętam jak... O, dobrzy są. O, Kosa Gonga, Gong Skies. Kurde, te napisy są strasznie małe. Kujde powiedziałem. Ja powiedziałem kujde. Jak to dziwnie brzmi, kujde. Dobra, jedziemy. Dobra drużyna. Jakie oni fale robią w ogóle? Nie pamiętam, żeby on... Nie, oni takie fale... W ogóle jakich jest dużo! Bo przyzwyczaiłem się do czterech zawodników już. Grafika jest inna strasznie.
Ja pamiętam, że taka walka była łatwiejsza. Chyba, że się przyzwyczaiłem do prostych walk. Przez trójkę. Chwila. Głośniej sobie zrobię. Lepiej trzymam się rytm. Bębny przynajmniej. Zagrajmy dużo moje. Bardzo je lubię. I ostatni raz. Yeah! Czekałem na to. Pom pom pom. Pom pom pom. A to pom pom. Pom pom pom. Don don check. Pięknie. W dwójce to tak świetnie nie brzmi. Ale ich jest dużo. Ale ich jest serio bardzo dużo. Ja zapomniałem, że kiedyś ich było tak dużo. Wam też się wydaje, że ich jest dużo? I moja ulubiona nuta. Świetne. Zdobyłem miecz? To dziwne. Sleepy Zworci. No nie. Myślałem, że jeszcze się uda. Ale nie. I zostały już tylko dwa mogiony i... I cała reszta. Nie mogę się wczuć jakoś w to. Jak grałem dwójkę, to było łatwiej mi. O, dostałem ten ruch. Fajnie. Zaraz zagrałem moją ulubioną bitwę. Mitryl. Świetnie. Mitryl się przyda, chociaż nie gram w to, ale... Ale się przyda. Ale to nieważne. Dobra. Tak, to zagramy na pewno. Szukle. O, serio, wele, star. Lubię ten poziom. Zaknel.
Dodonga, ojej. Dodonga. Dogael i Gael, ojej. O Jezus, Majera. Tak, powiedziałem Majera, wiem. Zamieńmy tych gości na moich ulubionych, czyli Megaponów. Weźmy moje drugie ulubione Juju i chodźmy na bitwę. Bo tak jest fajnie. Moja ulubiona bitwa. Tutaj mi dużo lepiej idzie. Słyszycie to? Idealnie. To było niepotrzebne. To też. O, czekolada. Czekolada. Oj, szkoda. Wielka szkoda. Ale to tylko jeden Jaripon. Jedziemy dalej. Świetna nuta. Mogę być trochę za cicho, ale... postaram się głośniej mówić. Albo nie. O, czekolada! Oj, to było bardzo niepotrzebne. Tylko nie czekoladuj znowu. No nie, znowu czekolada. A ja mówiłem, żebyś nie jadł czekolady. Dobra, idziemy dalej. Z tyłu czarne słońce. Tle znaczy się. Tło jest bardzo fajne. Tajemnicze dosyć. To było niepotrzebne. Zwłaszcza, że on robi czekoladę. Czekolada! Dobra, dobijmy go szybko. O nie, to było złe. Ale udało się. Dobrze, jest. Drewno. Serio? Jaja, co robisz? No ale super zadar, nie? Thank you.
A zagrajmy sobie, czemu nie? Lubię tą piosenkę. Pom pom pata pom. Pom pom pata pom 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 pom. No, trochę się pomyliłem, bo nie zapomniałem jak to idzie. Uuu, jakie tło fajne. Jeszcze fajniejsze teraz jest. Tło wygląda znacznie fajniej teraz. Nie? Mroczno. Mrocznie. Mrocznie. Dobra, gramy. Długo jeszcze. Znowu czekolada. No szybciej. Nie, to moja ulubiona bitwa, ale... Bez przesady, nie? No nareszcie. Czekajcie. Zdążyłem! Dobre. Ale jaja. I zaraz jak skończymy, to będzie koniec. Od razu jak skończymy, to będzie koniec misji. Ostatnia sekunda, zdążyłem. Widzicie, ostatnia sekunda. Żeby tak łupnąć w ziemię i dostaliśmy 3 najlepsze itemy. Brakowało mi tej muzyczki. Z Mission Complete. I tego mi też brakowało. Kurde, wyleczyłem wróg. Dobra, i mamy koniec gry. Tego już nie będę patrzył 15 raz. Prowadźmy patapony. Ta muzyka. Czemu mi też lepiej idzie? Trochę. Teraz mi się udało, serio. Dobra, nie będę tego patrzył. Przyspieszę se, bo mogę. O! Bardzo fajnie, super. Tak, to nie jest koniec świata, świetnie. Zaraz się pojawi karma. I ta muzyka. Zepsutego gówna. Co? Myślałeś, że to na końcu świata to jest słoneczko? Nie, to nie koniec. I moja ulubiona część z tej gry. Znaczy... Napisy końcowe i ta muzyka świetna jest. To ja was tutaj zostawiam. Wrócę po muzyce, okej? Okay? Dobra.
A ja idę sobie. Nawić się albo co? Zaraz wracam. I moja ulubiona muzyka. Umiem naśladować tych dźwięków. No, dobra. Może jestem za cicho dla was, nie wiem. Może mi ledwo słyszycie. Nie chcę mi się czekać już. Więc w sumie to będzie tyle z random playa tego, nie? Tego odcinka. Bo co będę przedłużał, nie? A jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi z tym tu, to powinniście rozpoznawać tę postać, którą tu widzicie, jak oglądaliście pierwszy sezon z Bakugan. Leciało na Cartoon Network kiedyś. Teraz oglądam, że sobie przypomnieć te stare czasy. Stare dobre czasy. Mogiony. Je. Fajnie wyglądały. Tylko te włosy mi nie podobają, czy takie wygląda jak łysy dziwny dziad. Przez te włosy. Dobra. Następnym random playu zagrałem co innego. Nie wiem jeszcze co. Tak, nie zapisuję, nieważne. To nie ma znaczenia. Wejdź do menu. No i co? Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie. Cześć.